Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o moim najgorszym locie w całej karierze stewardesy, który odbył się przez wczoraj, gdzie tak naprawdę jeszcze niedawno wydawało mi się, że to mnie nie będzie dotyczyć, bo przecież latam prawie 10 lat i nic takiego mnie wcześniej nie spotkało. Gdybyście zadali mi pytanie jeszcze z tydzień temu, jaki lot zaliczam do najgorszego, to miałabym problem, żeby tak konkretnie Wam odpowiedzieć, który rejs mogłabym skategoryzować i określić jako mianem najgorszego, bo powiedziałabym, że może były to jakieś niesnaski z pasażerami, jakieś kłótnie pomiędzy załogą, jakieś mało przyjemne sytuacje właśnie, które przytrafiły się komuś na locie, jakieś wspomnienia czy no, przykre zdarzenie. Natomiast to, co wydarzyło się kilka dni temu, to zdecydowanie mogę określić mianem najgorszego lotu. I wiecie, tak się słucha znajomych, że temu się przytrafiło, tej się przytrafiło, ty latasz tyle czasu i tak naprawdę nie możesz nic powiedzieć, nie możesz się podzielić niczym szczególnym, to wydaje się, że jesteś w czepku urodzona. Ale chyba każdemu się zdarza, prędzej czy później. I najgorszym chyba takim zdarzeniem jest właśnie to, gdzie pasażer wchodzi na pokład żywy, gdzie widzisz, jak spożywa swój jeden z ostatnich posiłków i tego pokładu nie opuszcza już, wychodząc samemu, tylko po prostu na noszach. I to najgorsze, co mogłoby nam się przytrafić. Żaden członek personelu pokładowego nie chciałby tego doświadczyć. Ciężko też przejść do porządku dziennego, jeżeli mam podsumować to całe zdarzenie. Jestem wdzięczna na pewno lekarzom, mojej załodze, która była częścią tego wszystkiego. Bo jednak, tak jak powiedziałam, zawsze nasz skład załogi się zmienia. I z tymi ludźmi, z którymi przeżyjemy dane zdarzenie, po prostu zżywamy się i gdy następnym razem ze sobą lecimy, to już coś nas łączy, bo doświadczyliśmy czegoś, co miało wpływ w jakiś sposób na nasze życie. Szczególnie, że powiem Wam, nie jest to normalne, że odchodzi pasażer, tak? Nie jesteśmy wykwalifikowanym personelem medycznym, nie pracujemy w szpitalu, żeby z tym na co dzień się spotykać i dla niektórych osób to zdarzenie było pierwszym. Ktoś po raz pierwszy widział martwą osobę. Ja akurat wcześniej miałam okazję i tą nieprzyjemność widzieć czy to moich członków rodziny, czy nawet obce osoby. Natomiast na tym locie po raz pierwszy dziewczyny miały z tym styczność. Ja też, jeżeli chodzi o jakieś przypadki medyczne, to właśnie na pokładzie po raz pierwszy widziałam, jak człowiek mdleje, jak ma padaczkę. I no, jako że jest się częścią zespołu, jako że jesteśmy odpowiedzialni głównie za to, aby zadbać o bezpieczeństwo pasażerów, a nie tylko za serwis, to spoczywa na nas właśnie ta presja. Dochodzi adrenalina i bardziej to wszystko przeżywamy. Ten pierwszy odcinek wykonywaliśmy w nocy z Omanu do Anglii. W Anglii, w Londynie miała przejąć kolejny rejs załoga, która wypoczywała i miała 12 godzin pobytu. Natomiast my mieliśmy kontynuować, w sensie odpoczywać na tym locie powrotnym i taki miał być przebieg naszego dnia. No ale wiecie, następuje ten kryzys jednak, bo praca, gdzie jest ciśnienie, gdzie się leci, potem ląduje i te pierwsze promienie słońca, które wpadają do kabiny, to jednak zwalają człowieka z nóg i już ta druga część dnia, powiedzmy, staje się po prostu cięższa. Wydawało mi się, że będzie łatwo zasnąć, ale jestem
typem osoby, która no, nie do końca potrafi wyspać się w samolocie. Niektórzy zasypiają po prostu tak, jak siedzą, a ja zanim poszłam spać, to minęły z 2 godziny, bo a to coś jeszcze trzeba było zjeść, a to słuchajcie, no człowiek pogada z koleżankami, kolegami i dopiero próbuje ułożyć się do snu. Spałam może z godzinę, jak wybudziła mnie po prostu zapowiedź przez nasz telefon tak pokładowy. Mówię o tym systemie, gdzie nagłaśniamy przemówienie do pasażerów. Nagle usłyszałam, że potrzeba pomocy medycznej. No to oczywiście człowiek budzi się i się zrywa. Później, na początku wydawało mi się, że mi się to śni, no ale widzę, że ludzie się zbierają, zaczęłam się wybudzać. Myślałam, że może to będzie ktoś zemdlał, może ktoś poczuł się gorzej. No i pobiegłam, tak. I byłam jedną z pierwszych osób, która się pojawiła tam. Moja koleżanka już próbowała udzielać pomocy, ale jak zobaczyłam tą kobietę, to była no babcia, no z 75 lat miała. Jak zobaczyłam tą kobietę, to już wiedziałam, że raczej nic z tego nie będzie. Za chwilę pojawili się lekarze, bo wśród pasażerów zawsze szukamy lekarzy wykwalifikowanych. Lekarz może stwierdzić zgon, tak? My nie mamy takich kwalifikacji, mimo że zdajemy kurs pierwszej pomocy, mamy podstawy, ale to i tak nie upoważnia nas do tego, aby stwierdzić, że pasażer nie żyje. Jest dana procedura i powiem Wam naprawdę, mieliśmy to szczęście, bo oszczędzili nam reanimacji osoby nieżywej. Nawet słuchajcie o tym, jak... Bo było 4 lekarzy wśród pasażerów podróżowali. Ci lekarze stwierdzili zgon od razu. Nawet powiedzieli, że reanimacja nie jest wymagana, bo nie da się już nic zrobić. I gdyby faktycznie ich nie było, to, bo taka jest procedura, jak wspomniałam, musielibyśmy lądować i na najbliższym lotnisku i reanimować do momentu przejęcia przez służby medyczne, co na pewno zakończyłoby się dla wielu z nas traumą. Ogólnie reanimacja to taka czynność, która jest bardzo męcząca. Szczególnie mówię Wam, byliśmy już, no to już była nasza, powiedzmy, 11-12 godzina pracy, gdzie człowiek był zmęczony i dodatkowo, gdy dochodzi reanimacja, to organizm jeszcze bardziej się męczy. Co prawda dochodzi adrenalina, dochodzi stres, ale no jednak jest to wysiłek fizyczny. I myślę, że ta świadomość, że osoba nie żyje i musisz ją reanimować, jest po prostu traumą. Byłaby traumą dla wielu z nas. Także dzięki lekarzom oszczędzono nam tego wszystkiego. Jeszcze zanim ostatecznie stwierdzono zgon, oczywiście lekarze starali się zrobić co w ich mocy. Poproszono nas o apteczkę awaryjną, bo mamy 2 dla personelu pokładowego i taką apteczkę, której używają tylko lekarze. Próbowano też podać pani adrenalinę. Jakieś tam jeszcze były czynności robione, ale odstąpiono od tej reanimacji i nie dało się już nic więcej zrobić. Ciało zostało przykryte, żeby też pasażerowie nie mieli tego widoku, bo jeszcze zostały nam chyba z 4-5 godzin lotu. Dlatego też ciało zostało ułożone na siedzeniach na końcu samolotu. I taka zazwyczaj jest procedura, że ciało się zakrywa i po tym, jak zostanie stwierdzony zgon przez osoby wykwalifikowane medycznie, to kontynuujemy podróż, nie lądujemy nigdzie. No chyba właśnie, że nie ma personelu medycznego, to wtedy trzeba lądować. Ale to też zależy od linii, bo wiem, że są różne procedury, ale mówię Wam, jak to było w tym przypadku. No i kontynuowaliśmy do lądowania, tak. Pasażerowie znieśli to nawet dobrze. Dziewczynom widziałam, że puściły emocje. Ja jestem taką osobą, że raczej działa, a dopiero potem ze mnie wszystko schodzi. Ja w samolocie starałam się jeszcze trzymać, chociaż w domu było najgorzej po powrocie. Był to bardzo smutny dzień, no bo wiadomo, nie należy taka sytuacja do przyjemnych. I tak jak powiedziałam, każdy ma swój czas, na wszystkich przychodzi pora.
No ale jednak, mając tą odpowiedzialność, będąc personelem pokładowym, to spoczywa na nas jakby ta presja i jakby to poczucie tej beznadziejności i niemocy. Także jak widzicie, na wszystko musimy być przygotowani, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Nie znamy dnia ani godziny, karetka nie przyjedzie, środki są ograniczone i tak naprawdę człowiek zdaje sobie sprawę i reaguje w dany sposób, jak tego doświadczy. Nigdy nie wiemy, jaka ta reakcja będzie, bo widziałam różne reakcje. Dziewczyny płakały, niektóre nie chciały w ogóle brać udziału w tym, by to ciało przykryć, by to ciało przygotować do lądowania. Znaczy w sensie, żeby zabezpieczyć, tak? I ja się nie dziwię, bo tak jak powiedziałam, nie każdy miał wcześniej z tym styczność i różnie po prostu ludzie do siebie potem dochodzą. Dlatego mam nadzieję, że to był ostatni taki widok w samolocie na mojej służbie. Mam nadzieję, że to już się nie zdarzy, chociaż tak jak mówię, nigdy nie wiadomo co, kiedy i jak. Ale tak, ten lot będzie w mojej pamięci na zawsze. Jeszcze tak na koniec przytoczę pewien tekst, który umieściłam po moim locie 2 dni temu, który między innymi znalazł się w mojej książce. Został on przetłumaczony z języka angielskiego, ale jest taki wyjątkowy. Pewnego dnia wszyscy odlecimy. Wybierzemy się w podróż wolną od kosztów. Nie martw się o miejsce, będzie potwierdzone. Ten lot jest zawsze o czasie. Twoje dobre czyny będą twoim bagażem. Człowieczeństwo będzie twoim paszportem. Wizą będzie miłość. Upewnij się, że robisz wszystko, aby ten ostatni lot do raju był twoim zasłużonym w biznes klasie. Ja jak zwykle bardzo wam dziękuję za oglądanie, za poświęcony czas, a szczególnie teraz, kiedy ten odcinek nie należy do najprzyjemniejszych. Także ja wszystkich was pozdrawiam i do usłyszenia.